Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin to bardzo rzadki i ciekawy zawód z pogranicza sztuki i rzemiosła, a wykonywanie go gwarantuje duże możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego. Osoba go wykonująca zajmuje się strojeniem, regulacją mechanizmów, oceną stanu technicznego oraz montowaniem. I naprawianiem elementów pianin i fortepianów. Potrafi także organizować i kontrolować wykonanie tych instrumentów. Młodzież i dorośli, którzy mają wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mogą uzyskać tytuł Technik Budowy i Strojenia fortepianów i pianin, uczęszczając na kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu kwalifikacji AUD.03 Budowa i renowacja fortepianów i pianin oraz AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki, uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie. Zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Nauka to teoria i dużo praktyki. Słuchacze przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych takich jak: wykonanie zespołów i podzespołów fortepianów i pianin oraz ich renowacji, naprawy i regulacji, organizowanie i kontrolowanie procesów budowy nowych i renowacji używanych fortepianów i pianin, a także strojenia i intonacji fortepianów i pianin oraz uczą się regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin i utrzymywania ich w sprawności muzycznej i technicznej. Zdobywają wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, absolwenci kursu mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji w zawodzie, celem uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Pierwszy to egzamin z kwalifikacji AUD.03: Budowa i renowacja fortepianów i pianin. Który składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu wyboru, zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje AUD.03. Drugi egzamin z kwalifikacji AUD.04: strojenie i korekta fortepianów i pianin, również składa się z dwóch części pisemnej formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje AUD.04. Warunkiem uzyskania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie właściwego dla danego zawodu poziomu wykształcenia. Kwalifikacje w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin można także uzyskać w trybie tak zwanych eksternistycznych egzaminów zawodowych, do których mogą przystąpić osoby, które co najmniej dwa lata kształciły się lub co najmniej dwa lata pracowały w danym zawodzie. Osoba wykonująca zawód technika budowy i strojenia fortepianów i pianin. Powinna posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie akustyki i rzeźby instrumentu, co pomaga w precyzyjnym dostosowaniu instrumentów klawiszowych do potrzeb muzyków oraz dbanie o ich odpowiednie brzmienie. Niezbędne w tej pracy jest posiadanie sprawnego zmysłu dotyku i wzroku. Bardzo ważna w tym zawodzie jest umiejętność wyczucia estetyki brzmienia. Oraz posiadania dobrego słuchu muzycznego. Na pewno przyda się też umiejętność myślenia technicznego, wyobraźnia przestrzenna oraz precyzyjność. Istotną cechą przy tak precyzyjnej pracy jest także zręczność palców rąk oraz zdolność koncentracji uwagi. Wiedza jest ważna, ale równie ważna jest praktyka. Podczas kształcenia w zawodzie uczeń zdobywa umiejętności praktyczne między innymi w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego, firmach z branży budowy i strojenia fortepianów i pianin, w których może odbywać praktyczną naukę zawodu, a także w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin. Miejsca pracy technika budowy i strojenia fortepianów i pianin. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin może znaleźć pracę w pracowniach strojenia i renowacji fortepianów i pianin oraz wszędzie tam, gdzie znajdują się te instrumenty. A takich miejsc jest wiele. Są to na przykład filharmonie, placówki oświatowe, instytucje kultury, szkoły muzyczne centra kultury, akademie muzyczne, uniwersytety, teatry, opery, domy kultury, muzea i tym podobne. Może także podjąć pracę przy produkcji instrumentów w fabrykach fortepianów i pianin. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą: stroiciel fortepianów i pianin, renowator fortepianów i pianin, oraz budowniczy fortepianów i pianin. Od zajmowanego stanowiska zależą czynności, jakimi dana osoba się zajmuje, a także narzędzia i urządzenia, które wykorzystuje. Narzędzia wykorzystywane w pracy technika budowy i strojenia fortepianów i pianin. Podczas strojenia instrumentów technik korzysta m.in. z Kluczy do strojenia fortepianów i pianin, zestawu narzędzi do strojenia fortepianów i pianin, klina z prętem do strojenia pianin oraz narzędzi w pracowni stroiciela i korektora fortepianów i pianin. Wykonywanie zadań zawodowych, technika budowy i strojenia fortepianów i pianin najczęściej nie wymaga specjalistycznej odzieży ochronnej podczas strojenia instrumentów. Wtedy wystarczy wygodne ubranie niekrępujące ruchów. Jednak jeśli technik pracuje przy budowie lub naprawie instrumentów, jego praca wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej. Na stanowisku budowy, montażu czy też renowacji fortepianów i pianin występuje obróbka drewna, szlifowanie, polerowanie, kontakt z klejami i chemią montażowo-wykończeniową. Czyli lakierami, pastami polerskimi, utwardzaczami i rozpuszczalnikami. Wtedy zachodzi konieczność stosowania środków ochrony: środki ochrony indywidualnej na stanowisku technika budowy i strojenia fortepianów i pianin. Fartuch ochronny, rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, gogle ochronne ochraniacze uszu Możliwości rozwoju w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin może doskonalić swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych organizowanych i prowadzonych przez Akademię Umiejętności Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów imienia Erwina Sztuca. Istnieje także możliwość uzyskiwania certyfikatów, świadectw z warsztatów krajowych oraz zagranicznych, a także ubiegania się o referencje od instytucji zatrudniających. Można również podjąć naukę na studiach wyższych, a po ich ukończeniu można rozszerzyć zakres swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie budowy, funkcjonowania, strojenia i regulacji fortepianów, na studiach podyplomowych w Akademii Muzycznej. Imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach lub na Uniwersytecie Fryderyka Chopena w Warszawie. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin to bardzo rzadki i ciekawy zawód z pogranicza sztuki i rzemiosła, a wykonywanie go gwarantuje duże możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego. Pozwala on także na wykonywanie interdyscyplinarnych czynności łączących wiedzę muzyczną i techniczną. Jest to również zawód dający możliwość pracy i kontaktu ze znanymi osobami ze świata muzyki i kultury. Zdarza się także możliwość pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, np. przy renowacji starych, zabytkowych instrumentów. Osoby wykształcone w tym zawodzie nie powinny mieć problemów ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy. Przy tak unikatowym zawodzie możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego są duże i bardzo zróżnicowane. Można powiedzieć, że jest to niewątpliwie zawód elitarny o dumnej tradycji, pozwalający na ciągły kontakt ze sztuką, ciągły rozwój zawodowy i niepozwalający na nudę.